Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was bardzo serdecznie, kochane dzieci, Was i Waszych rodziców, tych wszystkich, którzy razem z Wami zasiedli, aby wspólnie pomodlić się. Plustek też już jest pomiędzy nami i chcę też razem z Wami dzisiaj, Plustek, zacząć się modlić. Kochane dzieci, na samym początku przypomnijmy sobie nasz wspaniały wierszyk, który jest jednocześnie małym katechizmem dziecka, każdego dziecka, dziecka na całym świecie. Kto Ty jesteś? Dziecko Boże. Skąd się wziąłeś? Bóg mnie stworzył. Jaki znak Twój? Krzyż Jezusa. Co jest ważne? Bóg i dusza. Jaki cel Twój? Dojść do nieba. Jak to zrobić? Kochać trzeba. Kogo kochać? Nie wiesz tego? Kochaj Boga i bliźniego. Tak, nawet Plustek tutaj rozłożył nam ręce, mówiąc o miłości Boga i bliźniego. I to jest najważniejsze przykazanie nasze, przykazanie miłości. Kochać Boga i kochać tych, których Pan Bóg daje nam obok nas. Drogie dzieci, dzisiaj, zanim zaczniemy się modlić, to chcę Wam powiedzieć, że będziemy modlili się też do świętej Cecylii. A może jest jakaś Cecylka, która modli się razem z nami, ona ma dzisiaj imieniny, więc składamy jej najlepsze życzenia. Dlatego, że dzisiaj wspominamy w całym Kościele, na wszystkich mszach świętych, kapłani modlili się, jak była msza święta, przez świętą Cecylię. Była to młoda chrześcijanka, która mieszkała w Rzymie, tam gdzie teraz mieszka papież. I ona, to było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy jeszcze w Rzymie bardzo mocno prześladowano chrześcijan, to znaczy ich ludzie, którzy tam rządzili, nienawidzili. Nawet do lwów rzucali czasami chrześcijan. Ale oni się nie bali. Oni zawsze odważnie szli i powiedzieli: Pan Jezus, nawet jak nam życie zabieracie, to Pan Jezus daje nam życie wieczne. Więc chrześcijanie tam żyjąc w Rzymie, a wśród nich była Cecylia, mieli niełatwe zadanie, żeby wierzyć w Boga. Ale kto z nich był odważny i kto naprawdę spotykał Pana Boga w swoim życiu, bo się modlił, to ten wygrywał wszystko i zdobywał niebo. Jedną z nich była właśnie święta Cecylia. Ona powiedziała: nigdy nie przestanę wierzyć w Pana Jezusa, bo to jest mój ukochany. Mój ukochany. Wszyscy się dziwili. Mówili: jak to? A ona mówiła: właśnie, bo ja uwierzyłam Panu Bogu i dlatego nigdy Go się już nie zaprę i nigdy nie przestanę się modlić. I wtedy niestety, ale tam dla tych wszystkich, którzy byli blisko niej, jej życie się zakończyło. Ale ona powiedziała: nie smućcie się, bo ja będę w niebie. Będę za was się modliła, będę wam pomagała. I do dzisiaj święta Cecylia jest razem z nami, również z nami będzie na tej modlitwie. A na koniec naszej modlitwy dzisiaj będzie niespodzianka. Będzie mała niespodzianka, ale to dopiero na koniec. Teraz rozpocznijmy w naszej kaplicy tutaj modlitwę znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Maryjo, Matko i Królowo naszych rodzin, módl się za nami. Dobry nasz Boże, dzisiaj chcemy Cię przeprosić za wszystko, czym Cię obraziliśmy. Może popełniliśmy jakieś zło. Ty tak bardzo cierpisz za nasze grzechy, wtedy, kiedy czynimy coś złego, może jakieś słowa niepotrzebne. Za to Cię chcemy na koniec tego dnia bardzo, bardzo przeprosić, byś się nad nami zmiłował i darował nam te winy. Postanawiamy, że jutro będziemy chcieli być lepsi. Dziękujemy Ci, Panie nasz ukochany, za to, że jesteś z nami, że chociaż na krzyżu zabili Cię, umarłeś, to Ty żyjesz, Ty zmartwychwstałeś i powiedziałeś: każdy, kto będzie we mnie wierzył,
to zawsze będzie żył. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że się nami opiekujesz, troszczysz przez naszych rodziców, przez mamę, przez tatę. Dziękujemy Ci za nasze rodzeństwo. Dziękujemy Ci za to, że mamy co jeść. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam dzisiaj kolejny piękny Boży dzień. I prosimy Cię, Panie Jezu, bądź przy nas zawsze. Nie opuszczaj nas. Błogosław nam, dodawaj nam siły, a ta noc niech będzie dla nas odpoczynkiem, żeby nic koszmarnego nam się nie śniło, żebyśmy mogli się dobrze wyspać, rano obudzić, wstać, zrobić znak krzyża i rozpocząć kolejny nowy dzień. Za to wszystko prosimy Cię jeszcze raz, Panie Jezu, abyś to przyjął. W ręce składamy to, w ręce i w serce naszej Mamy Maryi. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I jeszcze za naszych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Teraz, kochane dzieci, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. To ten moment najważniejszy. Modlić możecie się zawsze i powinniśmy zawsze się modlić, ale błogosławieństwo możecie przyjąć tylko wtedy, kiedy jesteście w kościele, na mszy świętej, albo tam, gdzie spotkacie kapłana, księdza waszego. Możecie go spotkać w szkole, wtedy też on was może pobłogosławić. Albo możecie to błogosławieństwo przyjąć właśnie teraz. Teraz, kiedy będę chciał was tym naszym krzyżykiem pobłogosławić, a wy uczynicie piękny znak krzyża w waszych domach. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uczyniłyście, moje kochane dzieci, piękny znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo się cieszymy z waszej obecności, że jesteście tam. Plustek każdego dnia nie może doczekać się, kiedy was wszystkie tam zobaczy, siedzące w waszych domach, pokojach, tam, gdzie teraz właśnie jesteście. Bardzo się cieszę z tego i ja oczywiście też się z tego cieszę, że jesteście. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest naszą patronką Święta Cecylia. Cecylia, Święta Cecylia, która oddała życie za Pana Jezusa, ale ona jest też patronką wszystkich tych, którzy śpiewają w chórach, w zespołach, którzy grają na instrumentach. Ja tak sobie myślę, że wielu z was tam właśnie pewnie śpiewa w różnych miejscach, może w jakimś kościelnym zespole, jakimś chórku, może tam śpiewacie. Więc my dzisiaj z Plustkiem chcielibyśmy razem z wami króciutko zaśpiewać. Co wy na to? Cieszę się, na pewno się teraz dzieci uśmiechnęły. Piosenka jest bardzo, bardzo prosta. No właśnie ta piosenka to jest ta niespodzianka. Jestem mały jak palec, taki ten paluszek najmniejszy. Powiem jeszcze tak w nawiasie, że to jest ulubiona piosenka Misia Plustka. Jestem mały jak palec, to są słowa, najpierw słowa. Jestem mały jak mrówka, trzeba pokazać taką małą mróweczkę, taką małą, małą, małą. Mrówki są takie maluteńkie. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Takie są słowa.
bardzo proste. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. To są słowa. Teraz ja wezmę gitarę i spróbujemy, tutaj Plustek zawsze siedzi przy gitarze, i spróbujemy wspólnie zaśpiewać. Może je się nauczymy i będziemy sobie co jakiś czas powtarzać. Co Wy na to? Spróbujemy najpierw dzisiaj w Dniu Świętej Cecylii. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka. Ładnie. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. I co? Prosta piosenka? Mam nadzieję, że prosta, że Wam się dobrze śpiewało, więc jeszcze raz na zakończenie spróbujmy wspólnie, już głośno, nie bójcie się, nie wstydźcie się, każdy z nas potrafi śpiewać tak jak może i każdy z nas niech śpiewa dla Pana Jezusa. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka, ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka, ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Taka to pioseneczka w Dniu Świętej Cecylii, więc warto było ze Świętą Cecylią zaśpiewać dla Pana Jezusa. Jeszcze raz spróbujmy na ostatni raz, na zakończenie i na pożegnanie. Plustek tutaj też słucha i patrzy, jak to się gra na gitarze, bo się chce nauczyć. Ja go czasami coś go poduczę, więc może kiedyś sam zagra dla nas. Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka. No, słyszę Was. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Ale proszę Cię, Panie, wejdź do mego serduszka. Dziękujemy Wam bardzo. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Niech Wam się niebo i anioły przyśnią, a może Święta Cecylia jak pięknie będzie grała i śpiewała. Więc niech Wam się Cecylka śni, święta razem z aniołami, wszystkimi świętymi. I do zobaczenia jutro o 19:15, jak Bóg da. Szczęść Boże, kochane dzieci, wyśpijcie się wszyscy. Dobranoc z Panem Bogiem.